Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwirenki i w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać na naszym kolejnym spotkaniu przeznaczonym dla dyrektorów, dyrektorek, wicedyrektorów i wicedyrektorek, którzy w tej chwili żyją, jak my wszyscy, sytuacją związaną z wojną na Ukrainie, a przede wszystkim z sytuacją związaną z przyjmowaniem dzieci uchodźczych do naszych szkół, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Bardzo Was serdecznie witam. Cieszę się, że widzimy się w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że znaleźliście w swoim napiętym grafiku czas na to, by przez 1,5 godziny wspólnie tutaj ze mną, Przemkiem Kluge, który jest współprowadzącym to spotkanie oraz z gośćmi, których za chwilę Państwu przedstawię, spędzicie ten czas inspirująco i wyjdziecie z jakimiś konkretnymi informacjami, praktycznymi wskazówkami, ale też być może własnymi pomysłami na to, co robić dalej. Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 28 lat stara się pomagać szkołom we wdrażaniu zmiany, wprowadzaniu dobrych praktyk, metod, zmieniać podejście, kulturę, w zmienianiu podejścia do pracy z uczniami, współpracy nauczycieli czy też przywództwa edukacyjnego. Od wielu lat zajmujemy się też tak zwaną edukacją globalną, tematyką migracyjną, tematyką związaną z wielokulturowością, więc też nie wyobrażaliśmy sobie, że nie moglibyśmy, że mielibyśmy nie wspierać Państwa w tym bardzo trudnym momencie, w którym znalazła się pewnie teraz prawie każda szkoła w Polsce. Zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka, bloga eksperckiego oraz strony internetowej CO i gromadzonych na niej zasobów. Mamy nadzieję, że one od wielu lat Państwu towarzyszą i pomagają po prostu realizować Wasze zadania codzienne, szkolne. Dzisiaj, nie wiem, czy nie za szybko, dobrze. Dzisiaj spotykamy się, zresztą jak zawsze podczas tego webinarium dyrektorskiego, spotykamy się z praktykami, praktyczkami i ekspertami. Są z nami Ula Majcher-Legawiec, która od wielu lat działa w obszarze edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, zwłaszcza w Krakowie, ale tak naprawdę to, co Kraków wypracowuje, jest bardzo pomocne w takiej ogólnopolskiej skali. Ula też jest autorką znakomitej publikacji, która chyba zbiera wszystkie, prawie wszystkie odpowiedzi na prawie wszystkie pytania związane z tworzeniem oddziałów przygotowawczych. Później będziemy Państwu też udostępniać linki do tego rodzaju materiałów. Jest też z nami Marta Hołuk, która jest dyrektorką szkoły podstawowej we Wrocławiu. Szkołę tą wyróżnia to, że od lat już ma oddziały przygotowawcze. No i oczywiście też w tym roku szkolnym w związku z wojną w Ukrainie, do szkoły Marty przebywają również dzieci z Ukrainy. I jest z nami Andrzej Wyrozemski, dyrektor liceum ogólnokształcącego w Warszawie, który po raz pierwszy w tym roku, ale bardzo aktywnie tworzy oddział przygotowawczy. Nie tylko tworzy, ale też dzieli się swoim doświadczeniem na Facebooku. Założył grupę, która ma gromadzić dobre praktyki, rozwiązania, doświadczenia, ale przede wszystkim też być taką grupą wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli, no, którzy właśnie teraz mierzą się z tym wyzwaniem związanym z tworzeniem oddziałów przygotowawczych. Mam przyjemność prowadzić to spotkanie z Przemkiem Kluge, który u nas jest ekspertem do spraw rozwoju i zajmuje się taką ścieżką rozwojową dyrektorów, dyrektorek polskich szkół w ramach sieci Odporna Szkoła. Natomiast to webinarium nie jest robione w ramach sieci Odporna Szkoła, ono jest robione w ramach naszego wsparcia, które jako CEO dla Państwa przygotowaliśmy w związku z sytuacją w Ukrainie i to wydarzenie robione jest też w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją Humanitarną Norweską, która po prostu od lat zajmuje się tematyką migracyjną, tematyką uchodźczą. Głównie koncentruje się na pomocy humanitarnej, ale oczywiście też na tym, w jaki sposób wspierać systemowe rozwiązania w różnych krajach, no nie związane tylko i wyłącznie z taką czystą pomocą humanitarną. To jest Norwegian Refugee Council. No dobrze, to idziemy dalej. O czym dzisiaj? Państwo wiecie, bo zapisywaliście się na to spotkanie. Będziemy starali się odpowiedzieć na część pytań związanych z takim aspektem formalno-prawnym tworzenia oddziałów przygotowawczych, aczkolwiek na wiele pytań, które Państwo będziecie zadawali, prawdopodobnie jeszcze nie znamy odpowiedzi, albo wiele z nich już ma takie mocne umocowanie w prawie i też nie chcemy mocno wchodzić w te wątki, ale będziemy podsyłać, podrzucać Państwu linki w trakcie webinarium, żebyście też mogli sobie różnego rodzaju kwestie formalne
formalne doczytać. Przede wszystkim chcemy usłyszeć, jak w szkole Marty i w szkole Andrzeja powstają te oddziały przygotowawcze albo rozwijane są te oddziały przygotowawcze. Ula też wniesie tutaj taką perspektywę ekspercką, będzie też pewnie nas przekonywała do tego, choć generalnie nie jest do tego przekonana rozwiązania, że dziś najlepszym rozwiązaniem są oddziały przygotowawcze. Spróbujemy przyjrzeć się również planowaniu procesów adaptacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych właśnie w związku z tym rozwiązaniem, jakim jest oddział przygotowawczy. Posłuchamy dobrych praktyk integracji dzieci, które uczęszczają do oddziałów przygotowawczych i tradycyjnych klas, a także, jeśli nam starczy czasu, to będziemy rozmawiać o wzmacnianiu współpracy nauczycieli, zarówno pracujących z oddziałami przygotowawczymi, jak i z tymi klasami tradycyjnymi. Też szerzej wejdziemy w tematykę tworzenia środowiska sprzyjającego wielokulturowości. Zanim jednak oddam głos moim gościom, praktykom i ekspertom, to chcielibyśmy Państwa odwołać się również do Państwa doświadczenia, do działań, które Wy Państwo podejmujecie, czy też podejmowaliście w ostatnim tygodniu. Na slajdzie widzicie adres www.menti.com. Prosiłabym, żebyście za pomocą telefonów albo na Waszych komputerach weszli na ten adres i wpisali kod, który znajduje się pod tym adresem, czyli 84 10 54 1. Anita, która nam pomaga w organizacji tego webinarium, wrzuci też na czat wszystkie potrzebne informacje, żebyście Państwo mogli gładko się w tym miejscu znaleźć. I tam znajdziecie pytanie, dokładnie to samo pytanie, które jest wyświetlane tutaj na prezentacji. Z jakiej własnej decyzji lub własnego działania podjętego w ostatnim tygodniu jesteście zadowoleni? Wpiszcie krótko hasło, bo tak żebyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jesteście. Ja za chwilkę przestanę udostępniać ekran, a ekran udostępni Anita i będziemy mogli na bieżąco śledzić Wasze odpowiedzi. Zachęcamy Was do dzielenia się taką Waszą praktyką dyrektorską. Ona też pomoże nam budować narrację tego spotkania i koncentrować się jakby na tych rzeczach, które z perspektywy tego, czym się podzielicie, będą po prostu najistotniejsze. Także ja zatrzymuję w tej chwili udostępnianie. Anito, możesz udostępnić ekran z wynikami. Poczekajcie chwilkę. Jeszcze chwilkę zaczekajmy. Anita na pewno chce pokazać nam pełen ekran, a nie cały panel swojego zaplecza, który na pewno jest bardzo dynamiczny, bardzo intensywny. Także poczekajmy jeszcze chwilkę. W międzyczasie oczywiście zapraszam Was do wypełniania i dzielenia się dobrymi praktykami tym. O właśnie, widzimy teraz wszystko, możecie sobie spokojnie czytać o tym, co Wy, ale też co Wasi koledzy i koleżanki w ciągu ostatniego tygodnia zrobili, z czego są zadowoleni. Być może część z tych rzeczy zadziała się już w Waszej szkole, a być może to będzie też inspirujące dla Was na kolejny tydzień. Pojawiają się tutaj różnego rodzaju odpowiedzi, od bardzo konkretnych, że przyjąłem 17 uczniów z Ukrainy, a po takie ogólne, na przykład, że przekonałem, ogólne, ale bardzo ważne, że przekonałem nauczycieli, że warto podjąć pracę w oddziale przygotowawczym. Myślę, że w kontekście wyzwań w ogóle kadrowych i takiej motywacji na pewno to jest ogromny sukces. Ja też chcę podkreślić, że pojawiają się tam takie wpisy o podjęciu aktywności jako wolontariusz i w ogóle o pomocy uchodźcom. O tym pewnie będzie też dużo mówił Andrzej, wskazując na to takie zaangażowanie w pomoc jako taki ważny też element przygotowania się do tworzenia środowiska wielokulturowego w szkole. Jeszcze 30 sekund, Anito, udostępniajmy ten materiał. My ten materiał Państwu wyślemy razem z linkiem do publikacji Uli właśnie o tworzeniu oddziałów przygotowawczych, także będziecie mogli też tymi dobrymi praktykami nie tylko się podzielić. Tak, tutaj pytają nas, czy mikrofony Państwa są wyciszone. Tak, są z automatu wyciszone. Będziemy słuchać głównie ekspertów i praktyków, ale też na koniec opowiem Wam o takiej propozycji, w której będziecie mogli mieć mikrofony niewyciszone i ze sobą rozmawiać, ale to na końcu.
Niektórzy są bardzo zmęczeni i czekają na weekend. I to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że weekend to jest też taki moment na łapanie energii, odpoczynek i też nie myślenie o tym, co przed nami w poniedziałek. Też musimy się resetować. Anito, bardzo Ci dziękuję. To ja teraz spróbuję udostępnić ponownie swój ekran. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chyba się udało. Wszyscy widzicie jeszcze cały czas ten slajd z Menti? Wspaniale. Tylko teraz, o. I teraz już przechodzimy tak naprawdę do rozmowy z naszymi gośćmi. Oddam głos Przemkowi Klugę, który tę część rozmowy poprowadzi razem z Ulą, Martą i Andrzejem. Zapraszam Cię. Bardzo dziękuję. Przemku. Bardzo dziękuję. Zaczniemy już tę wymianę naszych dobrych praktyk i tych eksperckich pomysłów. To, od czego chcieliśmy zacząć, to zarysowanie trochę obrazu całości takiej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy i też wy jesteście. I w tej części chcielibyśmy poprosić trochę o pokazanie właśnie, co w tej chwili robicie w sytuacji, kiedy pojawiły się dzieci ukraińskie, jakie podejmujecie decyzje, z czym się mierzycie, po to, żebyśmy mogli sobie to wszyscy wyobrazić, zwłaszcza ci, którzy jeszcze tego doświadczenia nie mają, a pewnie takich dyrektorów też już też tutaj mamy, a wszyscy pozostali będą mieli okazję posłuchać, jakie pomysły zastosowaliście, co zrobiliście w tej sytuacji. Chciałbym przede wszystkim poprosić, może najpierw Martę, jako osobę, która to doświadczenie tworzenia oddziałów przygotowawczych ma już wieloletnie, w związku z tym opierasz pewnie na tych swoich doświadczeniach z przeszłości swoje działania. Zapraszam, Marta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście w mojej szkole oddziały przygotowawcze funkcjonują już trzeci rok, chociaż tak jak popatrzę wstecz, to każdy rok przynosił coś innego i też pewnie wpływam na funkcjonowanie tych oddziałów przygotowawczych. Chcę się z Państwem podzielić moimi rozterkami, moimi wątpliwościami, ale też tym, na co już rozwiązaliśmy. Moją obecną bolączką trochę jest to, że ten 15-osobowy oddział przygotowawczy stał się oddziałem przygotowawczym 25-osobowym i teraz pracujemy w szkole nad tym, jak tutaj sobie poradzić z tym problemem, bo mamy dzieci na dwóch różnych etapach, ale to o tym powiem za chwileczkę. Zdecydowaliśmy się na stworzenie oddziałów przygotowawczych z tego względu, że do mojej szkoły, która leży na bardzo dużym wrocławskim osiedlu, przechodziło bardzo dużo dzieci obcojęzycznych, w głównej mierze ukraińskich, ale nie tylko. I najtrudniejszy był ten pierwszy moment, kiedy przychodzili do szkoły i siedzieli na lekcjach i tak naprawdę niewiele z tych lekcji rozumieli. I zanim tak usprawnił im się język komunikacyjny, to tracili czasami kilka tygodni, czasami to można było liczyć w miesiącach i ta pomoc przez nas oferowana nie była aż tak dobra, jakbym tego oczekiwała. Dlatego postanowiłam otworzyć oddziały obcojęzyczne, oddziały przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych, takie, w których dzieci po pierwsze nie będą miały stresu, że wchodzą w nowe środowisko, w którym nic nie rozumieją, ale od pierwszego dnia będą mogły się czegoś uczyć. No właśnie czego? Przede wszystkim języka polskiego, ale też elementów treści z podstawy programowej. Ja mam dwa oddziały przygotowawcze na poziomie klas młodszych i na poziomie klas starszych, oddział 4-6. Nie zdecydowałam się na oddział 7-8, ponieważ współpracuję z liceum ogólnokształcącym, które jest niedaleko mnie i to liceum prowadzi między innymi też oddziały dla klas 7-8. I ja już po pierwszym roku, kiedy te oddziały u mnie funkcjonowały, ja już wiedziałam, że ten rozstrzał jest jednak troszeczkę za duży, że jeśli miałabym wybór, to tworzyłabym bardziej jednorodne klasy, łączyłabym na przykład klasę drugą, trzecią i tak teraz robię, lub czwartą, piątą i piątą, szóstą. Jest zbyt duża przepaść emocjonalna, zbyt duże różnice intelektualne i potem to powoduje dodatkowe problemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie tak zrobić, ale jeśli mamy napływ wielu dzieci ukraińskich w tym momencie i możemy sobie na to pozwolić, to warto przemyśleć, żeby jednak stworzyć na przykład dwa mniejsze oddziały, oczywiście za zgodą organu prowadzącego, ale w miarę równorodne. Te oddziały funkcjonują jako klasy łączone i też trzeba mieć świadomość tego, że właśnie dzieci są na bardzo, bardzo, bardzo różnych poziomach. U mnie w szkole każdy oddział przygotowawczy ma swojego wychowawcę, ma godzinę wychowawczą, ale przede wszystkim coś, co jest nieocenione i w tej sytuacji myślę, że wszyscy Państwo już dobrze o tym wiecie, to jest pomoc nauczyciela, która mówi w języku ukraińskim. To jest osoba w tym momencie, która robi ogromną robotę,
bo po pierwsze sprawia, że dzieci czują się bezpieczne. Powoduje to, że mamy bardzo dobry kontakt z rodzicami i mam pewność, że wszystko, co mówimy rodzicom, jest po prostu zrozumiane przez nich. Organizuje nam tutaj i w momencie przyjęcia też jesteśmy w stanie dogadać, jeśli chodzi o przyjęcie do właściwego poziomu klasy. W każdym moim oddziale przygotowawczym jest tak, że mimo tego, że klasy są łączone, ja wiem, na którym poziomie jest dane dziecko, czyli jeśli wiem, że mam oddział przygotowawczy, gdzie są dzieci z klasy drugiej i piątej, to potem już w praktyce, na przykład kiedy zakładam im arkusze, to zakładam arkusze i wpisuję, na którym poziomie i do której klasy trafiło dziecko. Z perspektywy czasu okazuje się, że jest to bardzo ważne, bo pewnie za momencik przyjdzie czerwiec i będziemy się zastanowić, z jakim dokumentem powinno wyjść dziecko, które kończy nasz oddział przygotowawczy. Ja posiłkuję się, i zresztą nie tylko ja, bo we Wrocławiu tych oddziałów przygotowawczych mamy kilka i postanowiliśmy, ponieważ mieliśmy bardzo wiele znaków zapytania, głównie co do realizacji podstawy programowej, co do oceniania i co do wydawania rozmaitych dokumentów, postanowiliśmy wprowadzić te oddziały przygotowawcze w formie innowacji Witaj we Wrocławiu. I w tej to innowacji zapisaliśmy sobie, że dzieci tak naprawdę realizują treści z zakresu języka polskiego jako obcego, języka polskiego, i tutaj mamy realizację zgodnie z podstawą programową, wiadomo, z dostosowaniami do tych dzieci. I trzeci zakres treści to jest język polski jako edukacyjny z realizacją przedmiotowej podstawy programowej. W mojej praktyce oznacza to, że w tym oddziale przygotowawczym w klasach starszych 4-6 ja sprowadziłam ramówkę i wprowadziłam nauczanie każdego przedmiotu. W pierwszym roku funkcjonowania tych oddziałów nie zrobiłam tak, i to był rok 2020, i wtedy, kiedy ja zaplanowałam, że dzieci będą niektóre przedmioty realizowały w drugim semestrze z innymi klasami, na przykład plastykę, na przykład muzykę, na przykład informatyka, wychowanie fizyczne, przytrafiła się pandemia i potem było mi bardzo trudno jakikolwiek dokument dzieciom wystawić, bo okazało się, że nie zrealizowały niektórych przedmiotów. Dlatego teraz, nawet jeśli to miałoby być pół godziny, staram się przydzielić każdej klasie każdy przedmiot. To formalnie, natomiast praktycznie, ponieważ mamy taką w Radzie Pedagogiczną zgodę i wśród nauczycieli, którzy uczą w oddziale przygotowawczym, mamy zgodę na to, że na samym początku nie przystępujemy do realizacji podstawy programowej, tylko uczymy tego języka polskiego jako edukacyjnego. Czyli tak naprawdę dzieci u mnie w oddziałach przygotowawczych mają 10 godzin języka polskiego i dodatkowo 15 godzin, które dzielę na poszczególne przedmioty, ale tam też następuje realizacja podstawy programowej. I źle powiedziałam, nie podstawy programowej, tylko języka przedmiotowego. Po prostu nauczyciele zwracają uwagę na to, żeby dzieciaki opanowały podstawowe słownictwo charakterystyczne dla każdego przedmiotu. Wszystkie ręce na pokład, tak jak mówiłam. Uczymy języka polskiego, czy to WF, czy biologia, czy plastyka. Oczywiście przede wszystkim uczy nauczyciel języka polskiego jako obcego i nauczyciel polonista. Tak jak mówiłam, ponieważ teraz tych dzieci jest bardzo dużo i 25 dzieci jednakowo nauczyć języka polskiego jest trudne, więc wspomagamy się wszystkimi zajęciami, które mamy dostępne. Są to zajęcia i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, i te zajęcia specjalistyczne, ale też zajęcia z projektu unijnego, które możemy wykonywać, możemy wykorzystywać po to, żeby maksymalnie na wielu lekcjach tę wielką grupę 25 osób rozdzielić na mniejsze grupy, żeby dzieci się uczyły w mniejszych grupach. Są nauczyciele, którzy wolontaryjnie też biorą dzieci podczas lekcji w małej grupce i uczą, są to u mnie przede wszystkim panie z biblioteki. Przez te 3 lata nauczyliśmy się, że niepotrzebne są nam w ogóle podręczniki. Owszem, jakiś podręcznik do nauki języka polskiego jak najbardziej się przydaje, natomiast podręczniki przedmiotowe nie są specjalnie przydatne. Nauczyciele, jeśli chcą, korzystają po prostu z zasobów biblioteki, z kart pracy, ze wszystkich materiałów, które znajdują się w internecie, i to jest w zupełności wystarczające, ponieważ dzieci i tak nie odczytają podręczników.
Po pierwszym roku, kiedy zdawaliśmy sobie sprawę, że jednak dzieci powinny być w jakiś sposób oceniane i wystawione powinno być świadectwo, zobaczyliśmy, że to jest ogromnie trudna sprawa i zrezygnowaliśmy całkowicie z tego oceniania. Przez pół roku dzieci, jeśli dostają, to tylko i wyłącznie informację zwrotną. Nie ma żadnych ocen, bo tak naprawdę możemy za co je oceniać? Za aktywność, za ewentualny przyrost wiedzy w szkole polskiej? Nie o to chodzi. Więc jeśli chodzi o ocenianie, zrezygnowaliśmy z niego. Po pierwszym semestrze, żeby spełnić wszystkie wymogi, nauczyciele pisali oceny opisowe i nie sprawiało to nikomu żadnych większych trudności. Dosyć długo zastanawialiśmy się, co wystawić na koniec takiemu dziecku, które kończy oddział przygotowawczy i jednak po analizie przepisów chyba nie można wystawić nic innego, jak tylko i wyłącznie świadectwo, tak, dokładnie takie same, jak dostaje polski uczeń. Z tego też względu dbałam o to, żeby z każdego przedmiotu była realizacja dostosowanych do poziomu dziecka treści programowych. Marto, jeśli mogę spytać, bo mówisz o tym z taką dużą pewnością, a z drugiej strony na czacie pojawia się mnóstwo pytań. I ja chciałem cię zapytać tak generalnie, skąd wiesz, że postępujesz właściwie? To jest takie pytanie. To jest trochę pytanie o wsparcie, o to, czy na przykład w jakiś sposób organ działa tak, że ty masz jakieś wsparcie w podejmowaniu tych decyzji. Robię tak lub tak. Co jest poprawnym działaniem? Skąd to możesz wiedzieć? Zanim przystąpiliśmy we Wrocławiu do realizacji naszej innowacji i otworzenia oddziałów przygotowawczych, zrobiliśmy bardzo mocną analizę przepisów prawnych i z tej analizy właśnie nam wyszło, że jednak powinniśmy robić tak dokładnie, jak robimy. Spotkaliśmy się potem w grupie dyrektorów, również tutaj korzystaliśmy z pomocy dyrektora z Poznania, który zaczął tak naprawdę swoją przygodę z oddziałami przygotowawczymi. On też współpracował mocno z kuratorium. No i wyszło nam, że powinniśmy tutaj i realizować treści z podstawy programowej, dostosowane maksymalnie do poziomu ucznia. To nie ulega wątpliwości, ale też wydawać na koniec na przykład świadectwo, a nie zaświadczenie. Okej. Do tych wątków ocen pewnie się jeszcze będziemy musieli odnieść. Ja też potrzebuję zadbać, żeby pozostali nasi paneliści też powiedzieli. Chciałbym się do ciebie zwrócić, Andrzeju, bo rozumiem, że ty jesteś w takiej sytuacji, że jeżeli chodzi o oddziały przygotowawcze, to debiutujesz. Jak wygląda twoja praktyka, ale też kontekst, w jakim działasz? Oboje jesteście z dużych miast, co prawda, bo Marta Wrocław, Andrzej Warszawa, ale pewnie część doświadczeń będzie ważnych dla wszystkich. Ależ Przemku, ja już nie debiutuję. Już nie. Ja już debiut mam dawno za sobą. Dzisiaj jest 10. dzień, kiedy 50 moich ukraińskich uczniów jest z nami, znaczy w szkole jest ich więcej, natomiast 50 została przyjęta 2 tygodnie temu. Zadziało się tak dużo w tym czasie, że mam wrażenie, że oni po prostu już są z nami bardzo długo i bardzo dużo wiemy, ale tak naprawdę z każdym dniem też zdaję sobie sprawę z tego, że coraz więcej nie wiemy, coraz więcej rzeczy nas zaskakuje, zaskakują nas przeróżne sytuacje, zaskakują nas te rzeczy, o których stopniowo nasi uczniowie zaczynają mówić, a to jest bardzo trudne. Ale zacznę od początku. 2 oddziały sami chcieliśmy, nasz pomysł, nasza uchwała Rady Pedagogicznej, nasze wystąpienie do organu prowadzącego, nie czekanie, aż ktoś nam każe, rekrutacja, no na stronie szkoły, ale chyba głównie tutaj Facebook zrobił rekrutację do tych oddziałów. Po 2 dniach były wypełnione, 3 dnia były jeszcze jakieś tam drobne ruchy i to jest koniec. Skąd nauczyciele? Zupełnie inna sytuacja niż u Marty. Tworzymy ten oddział na 3,5 miesiąca przed końcem roku. Tworzymy je w sytuacji, kiedy dzieciaki, ta młodzież przychodzi w stanie traumatycznym, z ogromnymi emocjami. To nie jest ich wybór. To nie jest tak, jak było
nawet pół roku temu, a i przez kilka lat wcześniej, że dzieci z zagranicy trafiały w absolutnej większości do Polski, dlatego że to była decyzja rodziny. To było świadome, to było przygotowane. Tutaj byli w jakiś sposób ustabilizowani. Ci, którzy teraz do nas docierają, zupełnie nie, ale również my nie jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej byśmy byli, gdyby te oddziały były przygotowywane, ruszane w normalnym trybie, czyli planujemy je gdzieś tam od kwietnia, mamy parę miesięcy na przygotowanie programów analizy ludzi. No więc nauczyciele. Zatrudniłem cztery nauczycielki z Ukrainy. Panią, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim i ma doświadczenie w uczeniu języka polskiego jako obcego, ponieważ we Lwowie uczyła języka polskiego. Drugą nauczycielkę, która uczy ich języka angielskiego i tego przedmiotu, który u nas w siatce nazywa się język i kultura kraju pochodzenia, czyli po prostu podtrzymywanie języka ukraińskiego, ale też pomoc im w takim indywidualnym posuwaniu się z ukraińskim programem, dlatego że ci nasi uczniowie jedną nogą gdzieś siedzą w tym systemie ukraińskim. Oni się bardzo dopytują o możliwość udziału w zajęciach online. Oni już pytają, czy będzie taka możliwość, żeby z jakiejś lekcji wyszli, poszli sobie do biblioteki i stamtąd uczestniczyli w lekcji, która jest transmitowana, czy z jego szkoły, czy też przez Ministerstwo Edukacji Ukraińskie. A dwie następne nauczycielki zatrudniłem jako, proszę Państwa, w polskim systemie prawnym nie ma takiego stanowiska. W szkole publicznej nie ma takiego stanowiska, jak ważna jest ta rola, którą te panie zajmują. One są asystentkami językowymi, wychowawczyniami, spowiednikami, wspierającymi pod każdym względem, pomagającymi nauczycielom, uczniom, nam. Formalnie stanowisko nazywa się pomoc nauczyciela. Ale to nie jest taka pomoc nauczyciela, jaką znamy z przedszkola. To nie jest taka pomoc nauczyciela, jaką znamy ze szkół, gdzie jest większa liczba uczniów z niepełnosprawnością. Ta osoba jest ekspertem. Ona jest cały czas gdzieś zajęta tymi sprawami. No, mam ogromne wsparcie ze strony organu prowadzącego i taką zgodę na to, żeby różne rzeczy robić bardzo szybko, więc udało mi się uzgodnić, że nauczycielki ukraińskie, które zatrudniam jako pomocę nauczyciela, będą miały wynagrodzenie takie jak nauczyciel kontraktowy. To już leży w gestii naszej dyrektorów i organu prowadzącego. Czegoż uczą się moi uczniowie? Mają bardzo dużo języka polskiego z nauczycielką, która jest specjalistą w uczeniu języka polskiego jako obcego. Mają dwie godziny z native speakerem, czyli polską polonistką. Mają trochę angielskiego, dwie godziny ukraińskiego, mają matematykę, ale tak jak jest w systemie ukraińskim, czyli osobno algebra, osobno geometria. Algebry uczy ich nauczycielka dwujęzyczna, która swobodnie się przełącza pomiędzy językami. Geometrii uczę ich ja, nie znając ukraińskiego w ogóle, a rosyjski na poziomie sprzed bardzo wielu lat. Na szczęście ci moi uczniowie zupełnie nieźle znają język angielski, więc rozmawiamy po polsku, ukraińsku, angielsku, rosyjsku i przede wszystkim na migi. No, stwierdzenie, że matematyka jest językiem symboli, jest tutaj absolutnie nieadekwatne, bo już na samym początku prawie że zdarzył się wypadek złamania języka, gdyż trzeba było powiedzieć słowo wierzchołek. Sytuacja w uczeniu ich
sprawia ogromną frajdę. Oni, nie macie pojęcia, jakcy oni są chętni. Ja ich nawet nie proszę o to, żeby powtarzali na głos różne słowa. Oni to robią sami z siebie. Oni się po prostu palą do różnych rzeczy. Ale czasem są sytuacje śmieszne. No, te pierwsze lekcje, no musimy uzgodnić jakieś słownictwo. No musi być punkt, prosta, odcinek. Musi być trójkąt, wierzchołek, boki. No ale jest trójkąt. No to co jest związane z trójkątem prostokątnym? No jest jakiś związek między bokami w trójkącie prostokątnym. Pięknie zapisali, chociaż zapis jest trochę inny, więc musimy go uwspólnić, no wszyscy to pamiętamy, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. No, moi uczniowie wiedzą, że to jest twierdzenie Pitagora. Ja im mówię, że po polsku to jest twierdzenie Pitagorasa i już nie jestem w stanie prowadzić lekcji przez następne 15 minut. Jest taka salwa śmiechu, są tak rozbawieni, ponieważ Pitagoras jest słowem bardzo zbliżonym do brzydkiego słowa w języku ukraińskim. No i takie sytuacje mamy. Najważniejszym przedmiotem dla tych uczniów jest WF. To jest czas, kiedy oni nie mają czasu i przestrzeni w głowie do tego, żeby martwić się i w tym czasie na pewno znika im smutek z oczu. Ale żeby mogli brać udział w WF-ie, to wielki szacunek dla rodziców moich dotychczasowych uczniów, dlatego że to moi rodzice wyposażyli ich w stroje sportowe, w to, co im jest niezbędne. Gmina ich wyposażyła w wyprawkę szkolną, a dobrzy ludzie w takie rzeczy, jak i co tam jeszcze jest potrzebne. Pojawienie się tej pięćdziesiątki u nas spowodowało ogromne ruszenie się całej społeczności szkolnej. Nagle zniknęły te problemy post-covidowej apatii. Oni się ruszyli wszyscy. Sami zaproponowali, żeby każdemu z uczniów ukraińskich towarzyszył polski taki opiekun, przewodnik, starszy brat. Wprawdzie nie na lekcjach, bo lekcje mają osobno, ale razem spędzają przerwy, robią masę projektów, to są dwa tygodnie, masę projektów na przerwach, jakieś tam wspólne tańczenia, wspólne śpiewania, wspólne zajęcia sportowe. Dzieje się tutaj bardzo dużo, ale to nie znaczy, że nie ma problemów. No właśnie, Andrzeju, bo o zadaniach dyrektorskich, takich problemach konkretnych będziemy za chwilkę jeszcze mówić. Ja chciałbym dać miejsce Uli, a też jednocześnie ze względu na to, że ma takie doświadczenia, chociaż wiem, że w szkole też jesteś, Ulu, zaangażowana, ale masz też doświadczenia takie eksperckie, jakby międzyszkolne. I tutaj trochę chciałem się do tej twojej wiedzy na początek odwołać. Obserwuję czat i jest tam sporo pytań z bardzo różnych obszarów i oczywiście nie będziemy mogli teraz odpowiedzieć na wszystkie, ale jest spora grupa pytań dotyczących na przykład zatrudniania pomocy nauczyciela i sporo też takich podszytych goryczą wątpliwości, co jeśli u mnie jest tych dzieci mało i w związku z tym organ prowadzący nie otwiera oddziałów przygotowawczych. Ja wiem, że być może nie da się wyczerpać tego wątku, ale gdybyś mogła w tym swoim entrée też o tych dwóch wątkach powiedzieć. Dziękuję, śledzę te pytania. Staram się podzielić uwagę pomiędzy to, co mówi Andrzej, to, co mówiła Marta i pomiędzy potrzeby zgłaszane tutaj w pytaniach i postaram się rzeczywiście do wielu z nich odnieść. Mam nadzieję, że moje notatki są dość szczegółowe. Co chcę powiedzieć na początku? Proszę Państwa, oddział przygotowawczy pomyślany został jako konstrukcja dla dzieci z doświadczeniem migracji. A tymczasem tworzymy je teraz w pośpiechu dla dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. To są dwie różne kategorie dzieci. Dlatego o ile w tym pierwszym koncepcie chodziło o zabezpieczenie
dziecka w sytuacji edukacyjnej, której ono nie zna języka polskiego, o tyle w tym momencie my mamy zobowiązanie zobaczyć sprawę trochę szerzej. Ja zupełnie nieformalnie nazywam obecnie tworzone oddziały przygotowawcze oddziałami terapeutyczno-adaptacyjnymi. Tak, prawo nie zwalnia nas z realizacji podstawy programowej w tych oddziałach przygotowawczych, ale jednak pomiędzy prawem i racjonalną decyzją czasami pojawiają się luki. Coś może być prawne i nieetyczne, albo prawne i etyczne, albo nieprawne i etyczne, nieprawne i nieetyczne, prawda? I my w tym kwadracie musimy znaleźć to miejsce, gdzie będziemy mieć po pierwsze poczucie niezagrożonej odpowiedzialności, takie wrażenie, że działamy tak, jak należy, a po drugie, no, nie namawiam dzisiaj do wchodzenia w konflikt z prawem. Kluczem do sukcesu jest na pewno dyrektor, który zna prawo, który może pełnić rolę lidera, ale proszę Państwa, także nauczyciele, których Państwo przekonają do tego, że pomimo niekompetencji, bo wielu z nich tak się czuje, pomimo niekompetencji podołają temu wyzwaniu. Ale też proszę nie zapominać, że każda inicjatywa, która wprowadza dużą zmianę, a jesteśmy w stanie dużej zmiany społecznej, na którą jesteśmy przygotowani, wymaga czegoś takiego, co szczególnie w polskiej kulturze i politycznej, i organizacyjnej znamy. To jest solidarność. I tę solidarność musimy zbudować tutaj pomiędzy szkołą, decyzjami dyrektora i nauczycielami, a rodzicami. I pojawił się tutaj wątek polskich dzieci, a więc też w tyle polskich rodziców. Tak, to jest bardzo ważne zobowiązanie, komunikować w środowisku, a więc dzieciom polskim również i ich rodzicom, że mamy pewne rzeczy pod kontrolą i stosowane przez nas, czy proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają potrzeby wszystkich. A więc nie są tylko rozwiązaniami dla dzieci uchodźczych, ale też rozwiązaniami dla dzieci polskich. Pytają Państwo, co wtedy, kiedy organ prowadzący opiera się, jeśli idzie o wydanie zgody na zatrudnienie, na utworzenie oddziału przygotowawczego, albo piszą Państwo, i tutaj ten mit chcę rozbroić, że macie za mało dzieci. Oddział przygotowawczy nie ma dolnego limitu. Nie ma minimum. To może być nawet jedno dziecko. Oczywiście, że organ prowadzący poza dzieckiem widzi jeszcze kontekst Excela i przelicza to szybciutko na opłaca się albo nie opłaca się i prawdopodobnie uzyskanie tej zgody będzie trudne. Oddział przygotowawczy ma minimum, nowe minimum, 25 osób. To jest kompletnie nieracjonalna decyzja na poziomie ministerialnym. Jeśli zadaniem oddziału przygotowawczego jest nauczyć dziecko języka polskiego, to w grupie 25 osób jest to niemożliwe. I nawet to minimum, o którym w tym momencie pani pisze, że to jest 6 godzin języka polskiego jako obcego, to jest mało. W grupie 25-osobowej. Organ prowadzący może być przez nas stymulowany również poprzez oczekiwania rodziców. Proszę pamiętać, że rodzice i dzieci polskich, i dzieci cudzoziemskich mogą być Państwa partnerem i mogą stanowić ten głos społeczny, który Państwo mogą w formie petycji dołączyć do wniosku do organu prowadzącego. Może wtedy taki organ się ugnie. Natomiast jeśli Państwo mają, i teraz mówi do Państwa przeciwniczka oddziałów przygotowawczych, która od miesiąca oręduje za ich utworzeniem, właśnie w formule terapeutyczno-adaptacyjnej, a nie w formule realizacji podstawy programowej. Jeśli Państwo rzeczywiście nie mogą utworzyć tego oddziału przygotowawczego, to proszę pomyśleć o zatrudnieniu asystenta międzykulturowego. Wspomniał już o tej figurze Andrzej, który mówi też o takim rozszczelnieniu pomiędzy tym, jakie zadania realnie wykonuje asystent międzykulturowy, a jak jest kwalifikowany w prawie. Bo istotnie asystent międzykulturowy to jest nazwa zwyczajowa, natomiast w podejściu prawnym będziemy musieli mówić, i tak też podpiszemy umowę, o
pomocy nauczyciela. A pomoc nauczyciela to jest stanowisko niepedagogiczne. Wymagania są określone w ustawie o pracownikach samorządowych i zatrudniamy taką pomoc w oparciu o kodeks pracy. Natomiast to zakwalifikowanie do obsługi jako stanowisko pomocnicze, ono wynika z rozporządzenia z Rady Ministrów z 2018 roku, dokładnie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i tam jest grupa szósta, w której ląduje pomoc nauczyciela. Co do wynagrodzenia, wszystkie tego rodzaju rozporządzenia dotyczące pieniędzy w samorządzie, one mają przedziałowy charakter, więc Państwo mogą zatrudnić na tej niższej wartości, no w tej chwili nie może to być więcej niż 3100, albo też sięgnąć po tą wyższą, w tym momencie dla grupy szóstej to jest 3450 zł, jeśli dobrze pamiętam, to nie jest tak źle. I teraz jeśli pozostaniemy jeszcze w tych regulacjach prawnych, prawo mówi, że pracownik pomocy i obsługi musi mieć wykształcenie podstawowe i kwalifikacje do realizacji zadań, które przed nim stoją. Więc Państwo widzą, jak niewiele się oczekuje od tego, a w rzeczywistości są to osoby, które są i psychologami, i pedagogami, i asystentami nauczyciela, i asystentami dziecka. Natomiast bezsprzeczną kwalifikacją jest to, że muszą mówić w języku polskim i w języku, który wskazuje dziecko. I teraz proszę pamiętać, że nie zawsze ukraińskie dziecko wskazuje język ukraiński jako język wsparcia. Może też wskazać język rosyjski. Ukraina jest krajem dwujęzycznym, chociaż na poziomie dyplomatycznym często temu zaprzeczamy. Także jeśli nie oddział przygotowawczy, to zatrudniajmy pomoc nauczyciela z zadaniami asystenta międzykulturowego i jeśli trafią Państwo na dobrą osobę, to wiele spraw, w tym na przykład kwestie integracji, będą facylitowane przez pośrednika kulturowo-językowego, bo takie są zasadnicze zadania oddziału przygotowawczego. Pojawił się też wątek podręczników. Nie ma takich podręczników. Rzeczywiście, jeśli nauczyciele w ramach innowacji decydują, że rezygnują z podręczników, to w świetle prawa mają do tego prawo. Podręcznik w ogóle nie jest obowiązkowym elementem systemu edukacji. Mamy znać podstawę programową, możemy pracować na podstawie materiałów własnych. Nauczyciele klas 1-3 są w tej szczęśliwej okoliczności, że w roku 2017 Fundacja Reja, z którą się identyfikuje, zrealizowała projekt wówczas jeszcze MEN, którego celem było dostarczenie Państwu podręczników do nauczania w klasach dwujęzycznych, czyli takich, których obecnie są dzieci z doświadczeniem migracji i mają Państwo 900 stron materiałów dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. No i na tym oferta się kończy, ale mają Państwo tam też przewodnik, który pomoże tworzyć materiały własne i też sugestie do pracy z dziećmi w klasach 4 do 8 na lekcjach matematyki. Również tam mogą Państwo poczytać o takiej metodzie JES.pl, czyli Język Edukacji Szkolnej Polski i o kwestiach językowych też udało nam się dzisiaj powiedzieć. Tak, język komunikacji to nie jest język edukacji szkolnej, dlatego rzeczywiście, kiedy mamy te 6 godzin języka polskiego jako obcego w oddziale przygotowawczym albo minimum 2 godziny języka polskiego jako obcego w klasie ogólnodostępnej, minimum 2 godziny, bo może ich być 5, to proszę pamiętać, że naszym celem niekoniecznie jest nauczyć dziecko kupować bułki i znaczki, pytać o drogę, dlatego że ono od pierwszego dnia pobytu w szkole jest na lekcjach przedmiotowych, a więc ma kontakt z językiem edukacji szkolnej. Dla tej sprawności kluczowe są kompetencje leksykalne, czyli uczymy słownictwa z danego przedmiotu. Podpowiedzi do podręcznika do szkoły średniej nie ma. Nie ma takich podręczników, to oznacza, że Państwo wszyscy, którzy dotychczas czuli się nauczycielami, no chyba powinni poczuć się
autorami podręczników. Z każdym tekstem można pracować, upraszczając go. Z każdym tekstem można pracować, filtrując go jakby takimi filtrami metodyki nauczania języka obcego. Wiem, że to jest trudne, wiem, że jeszcze tego nie umiemy, no ale co nam dzisiaj zostało? Jeśli pojawią się jeszcze inne pytania, to mam nadzieję, że będę mieć czas do nich się odnieść. Natomiast rzeczywiście w tym momencie polecam i materiały, które Państwo znajdą na Fundacji Reja, i ten krótki informator dotyczący asystentów międzykulturowych oraz oddziałów przygotowawczych. Bardzo dziękuję. Urszula, to jest oczywiście bardzo kuszące, że będziesz po kolei odpowiadać na wszystkie pojawiające się pytania, ale chcemy też zająć się zadaniami dyrektora. Chcę też podkreślić, że Urszula jest autorką materiału, do którego Państwo dostaną albo już dostali link na czacie, który opisuje te zagadnienia prawne, które są uregulowane obecnie w przepisach na temat oddziału przygotowawczego. No a jednocześnie mamy też tę całą sferę niepewności. Tak jak to Andrzej uroczo powiedział, jestem już doświadczony, bo 10 dni to robię. No jesteśmy w takich czasach, że 10 dni to szmat czasu i mnóstwo doświadczeń. Dziękuję za ten fragment. Oddaję głos Sylwii, bo zajmie się teraz tym wątkiem zadań. Jeszcze zanim do wątku zadań, ja bym jednak pokusiła się o próbę odpowiedzi na jedno z pytań. Myśmy podczas przygotowywania się do tego webinarium też o tym rozmawiali, więc to nie będzie dla Was żadne zaskoczenie. Dwukrotnie na czacie jedna z osób prosiła o doprecyzowanie tej kwestii związanej z przyjmowaniem dziecka do szkoły. My to nazywaliśmy sobie tak, nie wiem czy roboczo, bo być może to nie jest robocza nazwa, może to funkcjonuje w przepisach również w ten sposób. My to nazywaliśmy ścieżką rozwoju ucznia. Mogłabyś, Ulu, jeszcze raz o tym powiedzieć, bo to rzeczywiście jest ważne, do czego my przyjmujemy tak naprawdę ucznia i czym jest ten oddział przygotowawczy, tak, w tym kontekście. Podstawowym kryterium przyjęcia do oddziału przygotowawczego jest nieznajomość języka polskiego, którą stwierdza komisja kwalifikacyjna zgodnie z rozporządzeniem powołana przez dyrektora szkoły. W skład tej komisji wchodzi dwóch nauczycieli, pedagog albo psycholog. Ale też proszę pamiętać, że obowiązek szkolny i obowiązek nauki nie pojawia się po jakimś tam posiedzeniu komisji, tylko w zasadzie już postawienie polskiej stopy na polskiej ziemi rodzi ten obowiązek. Więc wyobraźmy sobie taką ścieżkę, że w szkole pojawia się uczeń z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa i w zasadzie w momencie, kiedy trafia do szkoły, powinien do tej szkoły zostać przyjęty. Nawet jeśli nie ma dokumentów, nawet jeśli nie ma żadnych świadectw ze szkoły kraju pochodzenia, to na podstawie oświadczenia rodziców o liczbie lat nauki dyrektor przyjmuje ucznia do szkoły. Po czym podejmuje wstępną diagnozę, że ten uczeń zdaje się będzie mieć problem w klasie ogólnodostępnej, bo nie zna języka obcego. I w tym momencie powołuje komisję kwalifikacyjną. Na podstawie wyniku tej komisji kwalifikacyjnej może zwrócić się do oddziału przygotowawczego o utworzenie oddziału, do organu prowadzącego o utworzenie oddziału przygotowawczego. Za tym idą zobowiązania, jeśli dostanie zgodę, to opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły na dany rok, opracowanie tygodniowego planu nauczania dla oddziału przygotowawczego i przydzielenie nowych obowiązków nauczycielom. Proszę też pamiętać, że w przypadku braku tej zgody można skorzystać z prawa do zatrudnienia asystenta międzykulturowego. O ile w przypadku oddziału przygotowawczego organ prowadzący może powiedzieć nie, o tyle nie może powiedzieć nie w odpowiedzi na wniosek o zatrudnienie asystenta międzykulturowego. W prawie, w artykule 165 ustawy, ale też w rozporządzeniu MEN z 23 chyba sierpnia 2017 roku jest to wskazane jako prawo dziecka do pomocy osoby władającej jej językiem. I żeby odmówić nam prawa, trzeba mieć argumenty. Nie sądzę, żeby organ prowadzący zdecydował się na odmowę, ponieważ takich argumentów nie ma. I teraz asystent międzykulturowy przyjmowany jest z powodu jednego dziecka cudzoziemskiego, ale tak naprawdę
jego działalność, jego praca jest służbą dla całego środowiska edukacyjnego. Oczywiście postać ta, to znaczy osoby te, asystenci międzykulturowi powinni mieć jakieś minimalne przeszkolenie z zakresu swoich zadań, ale na to jest już dość późno, znaczy można to robić równolegle, zatrudniając ich. Wątek przyjęcia do szkoły specjalnej to jest jeszcze inna kwestia, bo proszę pamiętać, że szkoła specjalna to jest szkoła, która wymaga orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i takie orzeczenie teraz na mocy specustawy wydawane jest w tak zwanej przyspieszonej ścieżce i należy z tego korzystać. Jeszcze inna rzecz to jest to, czy każde dziecko ukraińskie, to a propos obowiązku szkolnego i nauki, musi realizować ten obowiązek w szkole. Do 21 marca odpowiedź brzmiała tak. Od 21 marca, odkąd pojawiło się nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, odpowiedź brzmi nie. Otóż w tym momencie rodzic, jeśli złoży oświadczenie do gminy o tym, że dziecko pozostaje w trybie obowiązku szkolnego i nauki w formie zdalnej i korzysta z tej formy nauki dzięki szkole w Ukrainie, nie musi realizować obowiązku szkolnego w kraju. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która w żaden sposób nie jest opisana w prawie, natomiast jest przypisana do misji nauczyciela. Za sukces dziecka odpowiedzialny jest nauczyciel. To jest nasza odpowiedzialność. I jest pytanie, jak bardzo panujemy nad tym zadaniem dzisiaj pod koniec marca, mając świadomość, że klasyfikacja w każdej szkole to jest kwestia za 2 miesiące, może 2,5 i mając świadomość tego, że w naszych statutach nie ma na przykład akapitów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów cudzoziemskich czy z doświadczeniem uchodźstwa. I jeśli nie mamy innowacji, jeśli nie wprowadzimy tych zapisów, to w zasadzie prawie każdy statut w Polsce zobowiązuje nas do wydania świadectwa, w którym z góry na dół będziemy mieć nieklasyfikowany, 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 bo nie będziemy mieć podstawy do tej klasyfikacji. Specustawa, w projekcie to był chyba artykuł 38, wprost zachęca do wprowadzenia zmian w statutach szkolnych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, którzy pojawili się w Polsce w wyniku wojny. Dzięki, Ula. Wprawdzie nie padła wprost odpowiedź na pytanie o tę ścieżkę rozwojową, bo to pytanie tak doprecyzowane było bardzo przez autorkę tego pytania. Ta osoba zadawała pytanie, czy przyjmując ucznia do szkoły, przyjmuje go do konkretnej klasy, a potem przekierowuje do oddziału przygotowawczego i czy to oznacza, o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że od września 2022 roku na tę osobę powinno czekać miejsce w tej pierwotnej klasie, do której dane dziecko uchodźcze przyjmuje. Rozmawialiśmy o tym, Marto, Andrzeju, jak wy na to patrzycie z takiej perspektywy praktyki. I w ten sposób też miękko trochę przejdziemy do tych zadań dyrektorskich. To może ja powiem, bo to rzeczywiście taki problem, którego w tym momencie nie umiem rozwiązać, ale z tego powodu, że bardzo dużo dzieci ukraińskich przyjęłam i do oddziałów przygotowawczych, ale również do oddziałów masowych. Ja przyjmuję od razu do oddziału przygotowawczego, ale z tyłu głowy zapewniam, mam świadomość tego, że muszę zapewnić po roku czasu miejsce w klasie masowej. Czyli przyjmuję do oddziału przygotowawczego, komisja kwalifikacyjna mi tutaj kwalifikuje, ale zostawiam sobie miejsce w oddziale masowym, żebym po całym roku nauki miała gdzie dziecko przenieść. Czasami jest tak, że przenoszę to dziecko w ciągu roku, jeśli jest taka decyzja Rady Pedagogicznej, bo tak szybko robi postępy. Czasami zostawiamy dziecko na drugi rok w oddziale przygotowawczym, to też jest decyzja Rady Pedagogicznej, ale generalnie mamy miejsce w oddziale masowym. To jest bardzo ważne, żeby po prostu nie zostać w takiej sytuacji, że nie będziemy mieli tego dziecka gdzie przenieść, chociaż mówię to ze świadomością taką, że przyjęłam tak dużo uczniów ukraińskich, że będę miała i będę się bardzo mocno zastanawiała nad tym, gdzie te dzieci umieścić w klasach masowych.
U mnie każda, to jest cały czas pytanie o wychowawcę, więc ja powiem, każda moja klasa przygotowawcza ma swojego wychowawcę. Nie wyobrażam sobie, żeby to był oddział bez wychowawcy. W klasy starsze mają również godzinę wychowawczą. Wychowawca dostaje dodatek za wychowawstwo, ale tak naprawdę wychowawców jest dwóch. Jeden to jest ten właśnie wychowawca, nauczyciel, a druga to jest pomoc nauczyciela. I też od razu powiem, skąd mam pomocę nauczyciela. To są po prostu rodzice moich uczniów. Ja też nie biorę ich nie wiadomo skąd. Wiadomo, że moja sytuacja może być lepsza, ponieważ moja szkoła jest w dużym mieście, ale to są rodzice uczniów, którzy mówią chociaż trochę w języku polskim. W zupełności to wystarczy. Bardzo Ci dziękuję. Andrzeju, Marto, Ulo, jakie jeszcze zadania oprócz tych, które tutaj są spisane na slajdzie i o których tu już trochę częściowo mówiliśmy, stoją przed dyrektorem? Pewnie już niektóre z nich są za Wami, ale niektóre z nich jeszcze ciągle na Was czekają, to znaczy są przedmiotem Waszej troski, Waszego myślenia, czy to w zakresie pracy i wzmacniania nauczycieli, czy też w zakresie no właśnie myślenia o tym, co z tym ocenianiem, czy też w zakresie tych zmian w zapisie statutu szkolnego, o których mówiła też Ula. Co jeszcze postrzegacie jako takie bardzo konkretne Wasze zadanie dyrektorskie na dziś? Wydaje mi się, że musimy bardzo głośno i zbiorowo lobować za ustaleniem możliwie elastycznych rozwiązań prawnych w sprawie oceniania. Co mamy ocenić po 3 miesiącach? Wiedzę przedmiotową czy wiedzę językową? Czy mamy ich promować czy nie promować? Czy mamy im wydać zaświadczenie czy mamy im wydać świadectwa? Okej, ale idziemy dalej. Idziemy do szkoły średniej, gdzie niektóre przedmioty kończą się w pierwszej klasie, niektóre w drugiej, niektóre w trzeciej, ale żeby ukończyć szkołę, trzeba mieć pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów, jakie są ujęte w planie nauczania. Czy jeżeli ja przyjmę kogoś dzisiaj do klasy 11, to czy on w przyszłym roku ma się znaleźć w klasie 12, nie mając zrealizowanych, nie mając wystawionych ocen z przedmiotów, które w Polsce są, a w Ukrainie nie, ja tego dzisiaj nie wiem i o to będę głośno prosił, apelował, krzyczał do decydentów. Mam nadzieję, że to będzie nasz wspólny głos. To, czego nie chcę, bardzo nie chcę tego robić i liczę znowu, że wspólnym głosem wpłyniemy na to, żeby można było tak robić. Nie chodzi mi o to, żeby to było rozwiązanie jednakowe dla wszystkich, tylko możliwość. Odejście od oceniania ocenowego uczniów, którzy przyjeżdżają w stanie traumy i są w Polsce przez 3 miesiące w szkole. Po co im dokładać kolejne rzeczy? Mamy teraz im stawiać 5 za nic, czy 1 za to, że nauczyciel nie zdążył ich nauczyć? To będzie 1 ucznia, czy to będzie 1 nauczyciela? Ja z tym mam największy problem. Kwestia przyjmowania tych uczniów do szkół dalej. Znowu niewiadoma, a ja bym już chciał wiedzieć. Za moment zaczyna się rekrutacja. To nie może być tak jak do tej pory, że uczniowie cudzoziemscy są przyjmowani w miarę wolnych miejsc, bo nam w tej chwili do szkół średnich wchodzi 1,5 rocznika. Tu musi być jakieś rozwiązanie systemowe. Ja mogę mieć 150 pomysłów, Marta możesz mieć następne 150, razem mamy 300, ale to nie my stanowimy prawo w tym. To musi tutaj być to uregulowane. Jest jeszcze bardzo wiele takich rzeczy i ja powtórzę zdanie, które powtarzam już wielokrotnie. Do wszystkich pracowników nadzoru pedagogicznego wszelakich szczebli, a czasem i do organów prowadzących. Drodzy Państwo, my znamy przepisy, tylko przepisy nie znają obecnej sytuacji. Dzięki. Tak mniej więcej jest, jeśli mogę się odnieść, że rzeczywiście tutaj przepisy nie dorastają, bo to się tak szybko nie dzieje do wyzwań, które pojawiły się i na które nie jesteśmy przygotowani, ale też warto sobie zrobić taką diagnozę miejsc wrażliwych i na przykład nie popełniać tam błędów. Takim momentem jest przyjęcie ucznia do szkoły.
Najczęściej w szkole nie ma oddziałów przygotowawczych, więc my przyjmujemy ucznia do szkoły zgodnie z rozporządzeniem o kształceniu dzieci cudzoziemskich i tam mamy wyraźne wskazanie, że bierzemy pod uwagę liczbę lat nauki. I nie jest prawdą, a taka paraprawda pojawiła się w wypowiedziach publicznych urzędników na wysokim szczeblu, że o przyjęciu decyduje znajomość języka polskiego. Jeżeli do oddziałów przygotowawczych przyjmujemy tych, którzy nie znają, a do klas ogólnodostępnych tych, których znają. Nie jest to prawda, wyłącznie liczba lat nauki. I kiedy jest ten moment wrażliwy? Na przykład, jeśli mamy dziecko obecnie w Ukrainie w szkole w klasie 9, to zgodnie z taką tabelą ekwiwalencji, ją wkrótce opublikuję i też przekażę do CEO do wykorzystania, to dziecko powinno być przyjęte do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, a zdarzają się przyjęcia do 8 klasy szkoły podstawowej, czyli to jest, proszę Państwa, dokładnie skazanie dziecka na porażkę, na katastrofę. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem z 8 lat nauki, który bardzo często muszą zdawać dzieci z doświadczeniem migracji, teraz uchodźstwa, po pół roku, po roku, po półtora roku pobytu w Polsce. Oczywiście nie mają szans zdać egzaminu dobrze, a pamiętajmy o tym, że jest to egzamin selekcyjny, który decyduje o kolejnym etapie nauczania, o tym, gdzie dziecko będzie się uczyć. Kolejne takie miejsce wrażliwe, warte do zauważenia i objęcia jakąś refleksją, to jest nauczanie języka polskiego. Rozporządzenie mówi minimum 2 godziny, ale łącznie z zajęciami wyrównawczymi może to być 5 godzin. Jeśli nie ma zajęć wyrównawczych, może to być 5 godzin. I to ma istotne znaczenie, bo ekspozycja, czas ekspozycji na język decyduje po prostu o szybkości progresu, postępu w tym nauczaniu. Zajęcia wyrównawcze, te, które są z rozporządzenia o kształceniu dzieci przybywających do Polski z innych systemów edukacji, wcale nie muszą pojawić się w pierwszym roku nauki. To są tylko 3 godziny przez 12 miesięcy. W jakim języku nauczyciele mają wyrównywać ewentualne zdiagnozowane braki edukacyjne, jeśli dziecko nie zna polskiego? Zostawmy to prawo dziecka na trochę później. Ten moment na wyrównanie pewnie przyjdzie i będziemy to robić skuteczniej. Jeszcze jedna rzecz, tak między oddziałem przygotowawczym a rozporządzeniem właśnie, które wprowadza. To znaczy to, co wprowadza, jest w sumie troszkę starsze, bo to rozporządzenie z 2016 po raz pierwszy pisze o oddziałach przygotowawczych. Ale w chwili obecnej mamy możliwość uczenia uczniów z doświadczeniem migracji języka polskiego w wymiarze 6 godzin. I bardzo często wydaje nam się, że już nie możemy skorzystać z tego rozporządzenia z 2017 roku, które mówi o dodatkowych lekcjach w wymiarze minimum 2 godzin. Otóż możemy, a więc tych godzin może być 6 plus 5 tak naprawdę. Wszystko, co musimy wziąć tutaj pod uwagę, to możliwości psychofizyczne ucznia. I rozporządzenie mówi też o dostosowaniach form i metod pracy. Dotyczy to pracy dydaktycznej, dotyczy to egzaminów. Ja nie umiem niczego powiedzieć w cudzysłowie, ale teraz mówię o egzaminach maturalnych i ósmoklasisty i o dostosowaniach. Mówię słowo dostosowania w cudzysłowie. Chcę, żeby Państwo ten cudzysłów tu zobaczyli. To jest pewien poziom fikcji w edukacji. Arkusze dostosowane nie są zrobione dobrze, a wydłużenie czasu pracy, czasu zdawania egzaminu o 30 minut nie ma żadnego wpływu na to, jak dziecko zda ten egzamin. Proszę Państwa, jeśli ja nie znam chińskiego i zdaję egzamin z chińskiego, po chińsku, i zdaję go 30 minut dłużej, to nie koreluje z pozytywnym wynikiem z tego egzaminu. Więc jeśli nie zrozumiemy istoty dostosowań, zarówno w momencie, kiedy uczymy, jak i w momencie, kiedy sprawdzamy wiedzę, i kiedy nie nauczymy się sprawdzać wiedzy poza barierą językową, to nie będziemy rzetelni w tych dostosowaniach. I wreszcie bardzo duży temat, mianowicie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która regulowana jest jednym z lepszych rozporządzeń w prawie oświatowym, również z 2017 roku.
i która w tych 12 grupach uczniów, jakby mających priorytet, jeśli idzie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wskazuje tę grupę 12, czyli uczniów doświadczających trudności edukacyjnych i adaptacyjnych w związku z odbieraniem nauki wcześniej w innym systemie edukacyjnym. Wreszcie, żebyśmy nie mówili tylko o uczniach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z tym rozporządzeniem świadczona może być także nauczycielom i to jest bardzo istotne, żeby dyrektor planował to w swojej pracy, a także rodzicom. Bardzo Ci dziękuję, Ula. Ja bym jeszcze zadała do Was, do całej Waszej trójki, pytanie, które jest pewnie nie na dziś, chociaż trzeba je zadać sobie jakby już dzisiaj. Chodzi o tworzenie w szkole środowiska takiego sprzyjającego, no właśnie, różnorodności, wielokulturowości. Jeszcze w tej chwili, myślę, że wszyscy to jakoś mocno czujemy, jest w nas dużo takiej życzliwości, solidarności, też zrozumienia dla tego, co się dzieje w Ukrainie, ale też w związku z tym dla konsekwencji jakby tej wojny w Ukrainie i tego, że przybywa do nas bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, trafiają oni do naszej polskiej szkoły i tu rzeczywiście polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. No niemniej jednak już się pojawiają głosy, no, które mówią o tym, że to w jakiś sposób zmniejsza szanse edukacyjne polskich dzieci, że stawia przed nimi większe wyzwania, tak, edukacyjne, bo pracują, uczą się w klasach z większą liczbą uczniów, no bo właśnie jest te półtora rocznika plus jeszcze właśnie miejsca dla dzieci, które przybyły do nas z Ukrainy. Tutaj strasznie jest ważne, żeby od samego początku, trochę o tym Ula mówiłaś, o takiej komunikacji z rodzicami, żeby od samego początku pokazywać, że szkoła dba tak samo o dzieci, polskie, jak i ukraińskie, tylko dba w trochę inny sposób, bo są inne potrzeby jednych dzieci i drugich w danym momencie. Jak to zrobić? To jest pytanie do Ciebie, Marto, i do Ciebie, Andrzeju. Jak to zrobić, by takie środowisko w szkole, jak myślę, środowisko w szkole, to myślę rodzice, uczniowie, ale też wszyscy nauczyciele, nie tylko ci, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi ukraińskimi, rozwijać, czego potrzebujemy dziś, a czego być może będziemy potrzebować za kilka miesięcy, w czym powinniśmy się wzmacniać, tak, jako szkoła, w czym powinniśmy wzmacniać nauczycieli, jak pracować z uczniami polskimi i ukraińskimi w tym kawałku. Dla mnie tutaj bardzo ważne jest informowanie wszystkich rodziców szkoły, co się w szkole dzieje. Jeśli mam oddział przygotowawczy, to po prostu wszyscy o nim wiedzą, nie ukrywam tego oddziału. I ten oddział, dbam o to, żeby oddział przygotowawczy miał bardzo dużo nieformalnych kontaktów z innymi oddziałami w szkole. I tak myślę sobie w kontekście tego, co powiedziałaś, ja wiem, że będzie trudniej edukacyjnie w klasie masowej, w której jest sporo dzieci nowych, dzieci ukraińskich, ale jaka to jest do wykorzystania taka szansa społecznego uczenia dzieci i to jest tak naprawdę lekcja życia i myślę, że trzeba jak najdłużej wykorzystać i tak tą energię, którą mają i dorośli, i dzieci do organizowania rozmaitego rodzaju zbiórek, do pomagania. Widzę, jak w moich klasach pięknie już nawiązały się przyjaźnie, jak rzeczywiście dzieci mają taką potrzebę, żeby zadbać o nowych uczniów, więc myślę, że będziemy po prostu te działania rozszerzać na poziom całej szkoły, bo też mam takie klasy, w których dzieci ukraińskich po prostu nie ma. Świetnym takim miejscem, w którym te kontakty się dokonują, to jest świetlica szkolna, bo ja już w świetlicy szkolnej nie mam świetlicowego oddziału przygotowawczego, mam po prostu dzieci z różnych klas, które są połączone, razem się bawią. To są na przykład lekcje wychowania fizycznego, to jest stołówka, jest mnóstwo naprawdę nieformalnych okazji, które na co dzień, każdego dnia wykorzystujemy i jednocześnie cały czas czujemy wsparcie wszystkich rodziców, którzy nam też ułatwiają niektóre rzeczy, na przykład planując wolontaryjnie uczyć rodziców języka polskiego. Więc tak to się dzieje u mnie w szkole. Dzięki. Andrzej? Ja w Twoim pytaniu usłyszałem pewien problem, bo to nie jest kwestia tworzenia w szkole środowiska sprzyjającego, tylko ta druga część, o której też wspomniałaś, to jest kwestia tworzenia wokół szkoły, w społeczeństwie środowiska sprzyjającego, bo jeżeli w domach będzie inaczej, dookoła szkoły będą słyszeli coś innego, będzie bardzo trudno zrobić w szkole
jakiekolwiek inne środowisko. Przede wszystkim Marta bardzo ładnie to powiedziała o szkole podstawowej. Ja w szkole średniej widzę to w taki sposób, żeby po pierwsze im nie przeszkadzać. Dać młodzieży pole do działania. Oni w tej chwili bardzo chcą robić różne rzeczy razem. Idźmy za nimi. Zobaczyli gdzieś perkusję stojącą, od razu się okazało, że dwóch gra, tutaj coś. Grają. Spędzają razem przerwy. Już zaczynają się ze sobą umawiać po zajęciach i co ważne, cały czas w tym wszystkim uczestniczą rodzice. No oczywiście nie te tysiące rodziców, wszystkich uczniów ze szkoły, tylko ci, którzy chcieli się w to zaangażować. Ale praktycznie w każdej klasie jest taka grupa inicjująca, wspierająca te działania, a to będzie też ta grupa, która będzie te mikrospołeczności klasowe, rodziców w tych mikrospołecznościach, przekonywać takimi argumentami dla nich nawzajem zrozumiałymi. Jak tworzyć taką atmosferę pomiędzy nauczycielami? Nie wiem. Ja taką po prostu mam. Dzięki. Ja ostatnio, chyba wczoraj albo przedwczoraj, usłyszałam taką historię, że w pewnej szkole dzieci, nie było tam oddziału przygotowawczego, więc dzieci z Ukrainy trafiały do klas masowych. No i w którymś momencie organ prowadzący zdecydował, no, że jednak będzie ten oddział przygotowawczy, tak, no bo już jest taka wystarczająca. Wiemy już, że to nie ma przepisów mówiących o tym, co to znaczy wystarczająca liczba osób do oddziału przygotowawczego, ale samorząd zdecydował, że będzie oddział przygotowawczy. Rodzice dzieci ukraińskich złożyli po tych 2 tygodniach złożyli petycję do dyrektora szkoły, a na tym samym również do organu prowadzącego, że oni nie chcą już tych dzieci zabierać z klas, do których te dzieci trafiły. Znaczy, że one już się tam, trudno powiedzieć, że zaklimatyzowały, bo pamiętamy o tym cały czas w kontekście traumy, z którą one przyjeżdżają, ale tak naprawdę już poczuły się tak dobrze przyjęte i chyba też poczuły się pewniej w tym środowisku, do którego trafiły, że nowe środowisko byłoby dla nich no, niesprzyjające. Usłyszałam też, nie wiem, czy mogę to nazwać złą praktyką, ale słyszałam też taką historię, że dzieci trafiły do różnych szkół w pewnej miejscowości, do klas masowych i organ prowadzący podjął decyzję, że klasa przygotowawcza powstanie w jednej szkole i te dzieci z tych różnych szkół zaczęły być przenoszone po tygodniu do tych klas, prawda, przygotowawczych w tej konkretnej szkole. Dla mnie to jest taki kawałek z poziomu relacji z organem prowadzącym. Też tutaj widziałam, że ty się zgłaszasz, Andrzej, i że ty Ula kiwasz głową, więc ja zaraz wam obojgu dam głos, ale bym prosiła, by w tym głosie jakoś trochę uwzględnić tę relację z organem prowadzącym, bo na czacie też padały takie pytania, tak? A co zrobić, jak organ nie chce, albo jak ma inny pomysł? Znaczy, jakie tutaj strategie stosować? Ula i Andrzej, albo Andrzej i Ula, to zdecydujcie. Boże święty, słyszę i nie wierzę. Słuchajcie, ja zacząłem dzisiaj od tego, że powiedziałem, czuję się specjalistą, ja ich mam już od 2 tygodni. Ja świetnie ich znam, znam bardzo wiele ich problemów, znam ich buzię, znam ich rodziców, już wiem, kto z kim jak się trzyma. Oni mają, przecież to są żywi ludzie, jak ich można po tak ważnym czasie budowania relacji zabrać z tego środowiska, które już ich tam przyjęło i utuliło. No na Boga świętego nie przenośmy, to nie są rzeczy. To są żywi, wrażliwi ludzie. Na dodatek to są ludzie młodzi, którzy widzieli śmierć bardzo często. Ja mam uczniów, którzy widzieli, jak wybucha samochód jadący przed nimi i już nie ma jak szukać ciał, bo tych ciał tam nie ma. I co? I my teraz nie będziemy się liczyć z tym, co oni mają w środku? Nie, 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 nie róbmy tak. A jeżeli chodzi o relacje z organem prowadzącym, to rozmawiać, przekonywać, jak się nie da z urzędnikiem średniego szczebla, to rozmawiać z urzędnikiem wyższego szczebla, jak się nie da z władzą wykonawczą, to z władzą uchwałodawczą i przekonywać, słuchajcie, to my jesteśmy ekspertami, to my nauczyciele, to my dyrektorzy znamy się na tym, co jest dobre w edukacji. To my się znamy na rozwoju psychicznym, emocjonalnym i tak dalej młodych ludzi. Pieniądze są ważne, ale kurczę, nie najważniejsze. Dzięki. To ja w odpowiedzi opowiem Państwu bajkę o oksytocynie.
I wcale to nie będzie bajka. Gdzieś w sieci Państwo też mają tam dostęp. Znalazłam taką piękną loesję, która brzmiała tak, że integracja jest tam, gdzie jestem mile widziana. W tej chwili ten przekaz społeczny, który formułujemy poprzez działanie, nie deklaracje słowne, jest właśnie taki. Jesteście tu mile widziane. I teraz co ma to wspólnego z oksytocyną? Pewnie Państwo wiedzą, że to jest ten hormon przyjaźni, para miłości, nie miłości w sensie dosłownym, prawda, ale takiego otwarcia na innych, który wydziela się przy przytulaniu. Stąd to przytulanie jest takie ważne. Ale też okazuje się, że wydziela się wtedy, kiedy zagrożony jest gatunek. I gdybyśmy mogli teraz jakimś skanerem zbadać poziom oksytocyny w narodzie, to on byłby wyższy niż miesiąc temu, dlatego że wszyscy rozpoznajemy tę sytuację jako zagrażającą gatunkowi. I to jest drugi moment, kiedy wydziela się oksytocyna, to jest hormon, który skłania nas do współpracy. W tym momencie możemy powiedzieć, że zdajemy egzamin jako społeczeństwo i też w wielu przypadkach zdają egzaminy instytucje państwa, samorządu, bądźmy szczerzy, instytucje samorządu. I teraz organ prowadzący rozumie tę sytuację też. Ja mówię z perspektywy krakowskiej. Da się z nim rozmawiać, te decyzje są wyważone, odpowiedzialne. Oczywiście więcej jest tam analizy uwarunkowań prawnych i na przykład analiza dyscypliny budżetowej niż w moim przypadku. Ja reprezentuję w rozmowach z organem prowadzącym NGOsy, ale proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę z tego, że organ prowadzący dzisiaj to zestaw ludzi tak samo nieprzygotowanych na tą sytuację jak my. W związku z tym mogę powiedzieć, jak to robimy w Krakowie. Rozmawiamy tak dużo, jak trzeba, proponujemy gotowe rozwiązania, wykorzystujemy kompetencje zaktywizowane, zdeponowane w organizacjach pozarządowych i mamy w organie prowadzącym partnera. Ale dlaczego? Dlatego, że mamy miejską politykę integracji. Wiemy dobrze, że nie mamy polityki ogólnokrajowej. Mamy miejską politykę integracji, która nazywa się Otwarty Kraków, a więc mamy ramę organizacyjno-prawną do tych rozmów, spotkań, do tej współpracy. Do niedawna jeszcze istniał zespół interdyscyplinarny wspierający struktury miejskie, samorządowe w realizacji polityki integracji. Więc z organem prowadzącym też się da, ale musimy iść uzbrojeni w argumenty i poparcie społeczne. I poparcie społeczne to są polscy rodzice, to są cudzoziemscy rodzice i to są organizacje pozarządowe i tę drogę Państwu polecam. Bardzo Ci, Ula, jakby dziękuję za ten głos. Myślę, że tutaj właśnie współpraca nie tylko pewnie z organizacjami pozarządowymi, ale również z instytucjami, które po prostu na co dzień udzielają pomocy i wsparcia osobom potrzebującym takiej pomocy w takich lokalnych, małych miejscowościach na pewno też jest bardzo, bardzo istotne. Powoli zmierzamy do końca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Za chwilkę jeszcze zaprosimy, właściwie zaprosi Przemek, Martę, Andrzeja i Ulę do podzielenia się na koniec takimi złotymi radami do zastosowania w każdym miejscu, nie tylko w dużych miastach i w dużych szkołach, ale również w tych miejscowościach, z których Państwo do nas przyszliście. My oczywiście wszystkie te głosy i wszystkie pytania spisujemy, więc jakby już w głowie gdzieś konstruujemy plan czy też program kolejnych takich spotkań, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Przemku. No właśnie zastanawialiśmy się nad tym, jak zamknąć to spotkanie, bo rzeczywiście czasu już jest bardzo mało i wychodzi na to, że mamy taki czas, muszę jednak powiedzieć zdanie, przy którymś z webinarów jeden z ekspertów powiedział, że działania dyrektora wywołują światła. Są takie, które zapalają światło czerwone i tak robić nie wolno. Są takie, które zapalają światło zielone i to robić wolno i należy. Ale mam wrażenie, że teraz mamy taki czas, że mnóstwo działań dyrektora zapala światło żółte, czyli nie wiadomo, czy wolno, czy nie wolno. I mam wrażenie też, że w takim momencie szczególnie ważna jest po prostu, no boję się to powiedzieć, ale powiem, jakiś rodzaj dojrzałości, znaczy decydowania w oparciu o poczucie, co jest przyzwoite i właściwe.
I co będzie służyło ludziom po prostu, będzie służyło życiu, a nie śmierci. I dlatego pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie, jeżeli w skrótowej formie powiecie o takich rzeczach, które uważacie za najważniejsze przy decydowaniu o różnych kwestiach. Takie złote rady na poziomie swojego doświadczenia. I będę was prosił po kolei, żebyście mówili o poszczególnych pojedynczych wątkach możliwie krótko. Ula, zacznij. Jeszcze zanim Ula, ja tylko powiem jedno, to co widzicie tutaj teraz, to są takie złote rady zebrane przez nas jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, natomiast jakby tutaj za chwilę padną też złote rady, które być może się częściowo pokrywają z tym, co jest na tym slajdzie, a być może wnoszą tak zupełnie inną perspektywę. To zadanie ja tak naprawdę intensywnie robiłam, odkąd po raz pierwszy z wami rozmawiałam na temat tego webinaru i tych pięć zasad przemyślałam. Po pierwsze, proszę państwa, to nie jest czas, żeby założyć ręce i siedzieć, wchodzić w spory. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie problemu, czyli podejmujmy decyzje. Tak, wszyscy podejmujemy większość decyzji po raz pierwszy. Niektóre będą złe, to musimy wkalkulować w to ryzyko zarządcze, ale podejmujmy decyzje, bo to jest lepsze niż nie podejmowanie decyzji. Okej, druga dzięki. Rzecz. A, pięć. Dobrze. Dobra, druga rzecz. Pięć. Pamiętajcie, że po raz pierwszy w szkole pojawili się uchodźcy i nie są to migranci. To jest kompletnie inne wewnętrzne środowisko psychiczne. Oddział przygotowawczy tak naprawdę, choć nigdzie tego nie znajdziemy w żadnym prawie, to jest oddział terapeutyczno-adaptacyjny. Ustawmy priorytety tak, żeby nie zaszkodzić. Po trzecie, kluczem do sukcesu jest wasza kadra, a więc wzmacniajcie kadrę, w tym liczbowo, w znaczeniu zatrudniajcie asystentów międzykulturowych. I ostatnia rzecz, piąta. Promujmy edukację zdalną w szkołach ukraińskich. To jest szansa na sukces dla tych dzieci. To powinien być element projektu edukacyjnego, zindywidualizowanego dla tej grupy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marto, wyszło na to, że po pięć. Ale i tyle, ile masz. To będzie nie tylko moja rada, nie tylko pięć moich rad, ale pięć moich złotych zasad wymyślonych przez nauczycielki oddziałów przygotowawczych. Przede wszystkim celem tych oddziałów przygotowawczych i tego, co się teraz dzieje, jest to, żeby dzieci były bezpieczne pod względem psychicznym, żeby przyszły do szkoły, żeby zapomniały, od czego uciekły i wiedziały, że w Polsce też jest szkoła, do której chodzi się codziennie. I to jest najważniejsze. Jeśli tak ma być, to przede wszystkim uczymy się poprzez zabawę i w tych młodszych, i w tych starszych. I starsze uwielbiają zabawy, i młodsze też. Oglądanie rozmaitych filmików, zabawy na świeżym powietrzu. To, co powiedziały moje dziewczyny, a nie wiedziałam tego wcześniej, moje nauczycielki, dzieciaki ukraińskie potrzebują, nie wiem skąd to wynika, mają znacznie większą potrzebę ruchu niż nasze polskie dzieci. Potrzebują bardzo dużo wychodzić na świeże powietrze, bardzo dużo potrzebują zabaw ruchowych, przerywników. Obie moje wychowawczynie zauważyły, że jest to bardzo, bardzo istotne. Od początku mówimy po polsku i nie zrażamy się tym, że dzieci nie mówią po polsku, bo dzieci ukraińskie, mimo tego, że jakieś 70% słów polskich i ukraińskich jest zbieżna, na początku po prostu skupiają się na rozumieniu, one nas rozumieją, natomiast mówić zaczynają później, ale jak jest dużo zabaw, to bardzo szybko i to mówienie po polsku też pojawia się. W każdej klasie, i w pierwszej, i w siódmej, i myślę, że być może chociaż tam pewnie mniej, w szkole ponadpodstawowej trzeba jednak zacząć od przypomnienia polskiego alfabetu, polskich liter, niezależnie tutaj od klasy. I jeszcze jedno odkrycie, dużo muzyki. Dzieci ukraińskie są bardzo umuzykalnione i warto o tym pamiętać i pracować na tym zasobie. Dziękuję, Marto. Andrzeju, pięć skoro, rzeczy. Skoro albo tyle, pięć, ile masz. Skoro pięć, to pięć. Po pierwsze, bądź przy nich. Jeżeli macie dużo wolnego czasu, szanowni koledzy dyrektorzy, to ja was podziwiam, będę się od was uczył i w ogóle już przyjmijcie mnie na stażystę. Większość z nas ma roboty po bardzo dużo. Mimo wszystko, znajdźmy czas na to, żeby być przy nich. Teraz przy nich. Przy nowych naszych uczniach, przy tych uczniach z klas uchodźczych.
żeby oni wiedzieli, że dyrektor ten ważny pan, ta ważna pani tam jest, ale i żebyśmy my wiedzieli, jakie tam są problemy, jak to wygląda, z czym to się wiąże. To jest czas, kiedy musimy znaleźć dużo więcej czasu na to, żeby być przy naszych dotychczasowych uczniach. Żeby oni mieli takie poczucie, że dla nich mamy czas, że z nimi też rozmawiamy, że im też różne rzeczy wyjaśniamy i że robimy to nie tylko kaskadowo przez wychowawców, przez nauczycieli. To były dwa, przy uczniach jednych i drugich bądźmy. Trzecie, bądźmy przy nauczycielach. Bądźmy przy nauczycielach tych, którzy pracują z tymi uczniami. Wspierajmy ich także czasem, biorąc na siebie decyzje, które oni muszą podjąć, bo nauczyciel, tak samo jak urzędnik gdzieś tam na dole, mówi, ja nie wiem, czy ja mogę, ja się boję. Ja wiem. A jeżeli nie wiem, to tak jak Przemku powiedziałeś, to są decyzje zarządcze. Bądźmy przy tych nauczycielach, którzy nie uczą w tych klasach i upewniajmy ich w tym, że nauczyciele z Ukrainy nie zabiorą im pracy, bo nie zabiorą, to nie są te specjalności. Bądźmy przy rodzicach, jednych i drugich. Jednym dajmy takie poczucie troszkę większej stabilizacji, drugim dajmy poczucie, że tu się nic nie będzie złego działo dla ich dzieci, tych naszych dotychczasowych uczniów, a jeżeli mają takie poczucie, że ich dzieciom będzie trudniej, to przekonajmy ich, o ile wzbogacone są wartości, o ile ważnych rzeczy ci młodzi ludzie się teraz nauczą właśnie przez to, że obok nich znaleźli się uchodźcy. I piąte, bądźmy, słuchajcie, przy organie prowadzącym. Bo jeżeli my się zamkniemy w swoich murach ze swoimi problemami, sukcesami, tym wszystkim, co tutaj się dzieje, to oni będą widzieli tylko papierki. A jeżeli będziemy im opowiadać o tym, co się dzieje, i słuchajcie, jeżeli to się daje zrobić tam, gdzie jest dużo szkół, to myślę, że tam, gdzie jest mniej szkół, tym bardziej da się zrobić, żeby po prostu usiąść i pogadać, co tam się dzieje. Słuchajcie, my dyrektorzy, my nauczyciele znamy te opowieści rodziców i opowieści dzieciaków, co oni przeżyli i tam, i w drodze. Opowiedzmy to naszym współpracownikom, partnerom w urzędzie. Niech oni też to wiedzą, niech oni razem z nami to odczuwają. Dzięki. Dziękuję również. Sylwia, musisz włączyć mikrofon. Tak, już włączam mikrofon, skupiłam się na prezentacji, która znowu gdzieś mi uciekła. Ja jeszcze jedną rzecz, zanim już tak zupełnie sfinalizujemy to wydarzenie i zanim podziękuję moim gościom, ale też Wam, że znaleźliście te półtorej godziny, żeby z nami być, to chciałam powiedzieć. Na czacie w międzyczasie Anita wrzuciła Wam jeszcze raz wszystkie linki, które się pojawiały w trakcie tego spotkania i wśród nich jest między innymi link, po pierwsze, do grupy, którą założył Andrzej i która po prostu ma wspierać dyrektorów i nauczycieli, którzy właśnie pracują z oddziałami przygotowawczymi, zakładają je, eksperymentują, testują różnego rodzaju rozwiązania. Tam jest naprawdę kopalnia dobrych praktyk, materiałów, intuicji, ale też kopalnia odwagi, bym powiedziała, tak? Bo tam padają różne odważne stwierdzenia i warto z tego czerpać. A po drugie, jest też tam link do grupy na Facebooku założonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Oświaty, która ma na celu przede wszystkim sieciować polskie szkoły i nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego, czy też osoby ze znajomością języka ukraińskiego, które szukają pracy w szkole albo mogłyby właśnie pracować w szkole jako tak zwana pomoc, jako pomoc nauczyciela, no z tymi kompetencjami międzykulturowymi. To jest to pytanie, które zadaliście też Państwo na początku, skąd, gdzie szukać tych osób ze znajomością języka ukraińskiego. I rzeczywiście tam się udało wiele różnych szkół i osób zsieciować, nie tylko w dużych miastach. Taka złota zasada pewnie, która też powinna nam przyświecać, to żeby nie planować zbyt wiele i na długo. Na pewno możemy planować właśnie to rozwijanie tego środowiska wielokulturowego, współpracy, właśnie takiej wzajemnej życzliwości, ale też pamiętajmy, żeby naprawdę żyjemy w takiej sytuacji, w takim momencie, że nie mamy jasności, jak długo te dzieci ukraińskie z nami zostaną. Tuż przed spotkaniem Marta powiedziała, że miała czwórkę dzieci i już jej nie ma. Tak? Znaczy one już pojechały dalej. I to może być też rzeczywistość, z którą się będziemy mierzyć jeszcze przez najbliższe miesiące. Przepraszam. Co tu się pojawiło?
nowe udostępnienie z ojcem. Przepraszam Państwa bardzo. Przemku, gdybyś mógł zagadać rzeczywistość, a ja spróbuję rozwiązać ten kłopot, który nie wiem czemu się pojawił, bo zniknęła mi prezentacja. Dobrze, zajmij się chwilkę jeszcze naszymi gośćmi, a ja... Mikrofon. Przemek. Przemek, mikrofon. Bardzo dziękuję, bo chciałem się zajmować gośćmi, nie mając mikrofonu. Rzeczywiście tutaj na koniec mamy kilka pytań takich, które być może warto do nich się odnieść, o tych nauczycieli ukraińskich, ale rozumiem, że padła już odpowiedź, że to jest potrzebne, ale pamiętajmy, że zatrudniamy też jako pomocę albo jako asystentów i to jest troszeczkę inna sytuacja niż z nauczycielami przedmiotowymi. Prezentacja wróciła. Wróciła, tak? Widzicie wszyscy doskonale. Bardzo Was wszystkich przepraszam. No niestety czasem tak rzeczywistość nas zaskakuje. Tak jak mówiłam, my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchomiliśmy program wsparcia dla nauczycieli i dla dyrektorów. To są takie trochę dwie odrębne ścieżki, ale one oczywiście się nawzajem widzą. Na stronie, której adres tutaj macie podany na slajdzie, znajdziecie z jednej strony materiały, zasoby, nagrania wszystkich poprzednich webinarów, również zasoby wypracowane przez inne organizacje. My się dzielimy tym, co tak naprawdę niektóre instytucje, tak jak na przykład ta instytucja, ta organizacja, z którą ty się, Ula, utożsamiasz, po prostu robi od lat, tak? Znaczy, bo edukacja wielokulturowa nie pojawiła się u nas 24 lutego, tylko to jest taki kawałek, którym się wybrane środowiska zajmują od wielu lat. No niestety wyspowo, tak? To jeszcze nie jest taka polityka systemowa, bardzo tego żałujemy, bo to być może pozwoliłoby nam sobie lepiej radzić z tą sytuacją, którą mamy teraz. Oprócz tego my pracujemy nad taką stałą ścieżką wsparcia dla dyrektorów. Webinary to jest jedno. Druga rzecz, do której Was już wkrótce będziemy zapraszać, to jest możliwość udziału w takich spotkaniach wspierających, w których również Wy będziecie mogli zabierać głos, zadawać pytania, rozmawiać między sobą, dzielić się dobrymi praktykami. One będą miały charakter zamknięty, będziecie trzeba na nie zrekrutować, zapisać, ale po prostu będą robione na Zoomie z udziałem ekspertów i praktyków, ale przede wszystkim to Wy będziecie tutaj ekspertami i praktykami od tego Waszego konkretnego rozwiązania i konkretnych spraw, którymi się zajmujecie w związku z przyjmowaniem dzieci ukraińskich do szkoły. W tej chwili też pracujemy nad opracowaniem takiego zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na te pytania, ale oczywiście to nie będą tylko takie pytania z poziomu prawniczego. Chcemy też pokazać po prostu tak zwany uzus, tak, i praktyki, które temu towarzyszą. Uruchomiliśmy też w Centrum Edukacji Obywatelskiej, to zrobiło też wiele innych instytucji, więc jeżeli już tam nie ma miejsca, to zapraszamy Państwa na kurs języka, na kurs, w którym nasi praktycy pokażą, jak uczyć polskiego jako obcego. To będzie cykl spotkań online, połączony z takim bogactwem zasobów, materiałami edukacyjnymi, ale też właśnie pomocami, które możecie wykorzystywać w pracy, a właściwie które nauczyciele mogą wykorzystywać w pracy z uczniami. Ci nauczyciele, którzy się zdecydowali na to, by być tymi nauczycielami języka polskiego jako języka obcego. Powiedzieliśmy też o tym, że strasznie jest ważne, żeby w całej tej sytuacji, gdzie uwaga jest skoncentrowana na przyjmowaniu dzieci uchodźczych, wypracowywaniu różnego rozwiązań, nie możemy gubić perspektywy całej szkoły. To znaczy my ciągle w szkole zajmujemy się uczeniem się, ciągle w tej szkole wydarzają się różnego rodzaju jakby sytuacje związane z takim naturalnym rytmem roku szkolnego. I w ramach cyklu Odporna Szkoła chcemy Was zaprosić już w środę na webinarium, zapraszam w imieniu Przemka, który jest gospodarzem tego cyklu, na webinarium, w którym będzie o egzaminie, ale z takiej perspektywy wspierania uczniów i rady pedagogicznej w tym takim trudnym momencie. Będzie też o kształtowaniu kompetencji i o tym, że przygotowywanie do egzaminu to jest również świetna okazja do tego, żeby te kompetencje uczniowskie rozwijać. A w poniedziałek zapraszamy Was na podsumowanie projektu Szkoła dla Innowatora, w którym dyrektorzy i nauczyciele będą opowiadać o skutecznych innowacjach w szkole. Pozwoliłam sobie ten slajd wrzucić na koniec też z tego względu, że Marta mówiła o swojej innowacji, która właśnie pomogła jej wypracować najlepszy, przynajmniej póki co,
dla jej szkoły sposób na organizację oddziałów przygotowawczych. Być może padnie tam sporo dobrych praktyk i rozwiązań, które też Was jakoś pokierują, również w tym obszarze ukraińskim, albo też w każdym innym. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, na które tutaj w trakcie webinaru nie padła odpowiedź, wątpliwości, pomysły albo dobre praktyki, to gorąco zachęcam do dzielenia się nimi z nami, pisania do nas, do takiego stałego kontaktu. Bardzo Tobie dziękuję, Ulo, Tobie, Marto, Tobie, Andrzeju, Tobie, Przemku, za współprowadzenie. Do zobaczenia być może z niektórymi z Państwa w środę, a prawdopodobnie za 2 tygodnie, być może za 3 tygodnie spotkamy się znowu na webinarium poświęconym wątkowi dzieci ukraińskich w szkole. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.